Czyli ja narodziłem się 9 lat temu z Ducha Bożego. Moja sytuacja wyglądała tak, że na skutek różnych problemów, jakie doświadczałem na tamten czas, nie potrafiłem sobie z nimi poradzić. Ciężar ich był tak duży, że postanowiłem po dużej ilości amfetaminy popełnić samobójstwo. No, mówi się, że samobójstwo później skoczy pod pociąg, bądź robi coś innego, powieści się na sznurze. Ja wziąłem dosyć silne leki psychotropy swojej matki, chyba 30 tabletek tego było. Także w moim razie byłem naćpany amfetaminą, lekami, byłem też odurzony i czułem, że tracę oddech. Z każdą chwilą, im bardziej leżałem w tym łóżku, traciłem oddech, tym bardziej gdzieś po prostu się ten głos przebijał Ducha Świętego, abym spokutował z drogi, którą wybrałem w swoim życiu. I realnie wtedy, w tym momencie zacząłem płakać, rozkleiłem się, miałem 17 lat, jest pełna 18, zacząłem wyznawać te swoje grzechy, zacząłem przepraszać i przyznałem się, że potrzebuję realnie doświadczyć żywego Boga w swoim życiu. W tamtym momencie odpłynęłem, straciłem panowanie nad ciałem, odpłynąłem, zasnąłem. Znalazłem się w ogóle w takiej ciemnej przestrzeni, w takiej mrocznej przestrzeni się znalazłem, gdzie w ogóle wrażenie, że chyba znajduję się w piekle. W ogóle jakieś coś dziwnego, takie zimno, takie kurczę, trudno to do końca opisać, zimno, ciemno, głucho, coś mnie łapało, coś mnie dotykało, coś mnie obmacywało, w takiej przestrzeni się gdzieś tam znalazłem. I będąc w tym wszystkim, byłem tak pogubiony, że nie wiedziałem, co robię, co się stało. Miałem wrażenie, że faktycznie w tym momencie umarłem. Natomiast gdzieś z góry zobaczyłem światło, które się było promykiem, potem się po prostu coraz bardziej powiększało i ja szedłem w kierunku tego światła. Ten mrok był za mną. W połowie drogi się w ogóle zorientowałem, że jestem już za tym mrokiem, a jestem bardzo blisko tego światła. Im bliżej byłem w tym miejscu, tym bardziej doświadczałem miłość do mojej osoby. Tak mi było wstyd i głupio w którymś momencie, że chciałem się cofnąć do tej ciemności i tam sobie zostać. Poczułem się niegodny, żeby w ogóle doświadczać tej miłości, którą wtedy doświadczałem. Jednak pragnienie tej miłości było tak silne, że faktycznie poszedłem dalej. Miałem wrażenie, że spotkałem się z Bogiem, z Chrystusem. Wiecie, stanowała przede mną osoba, świetlista osoba. I na skutek tego właśnie doświadczyłem tej miłości przeszywającej moje serce, moje życie, moją świadomość. To było tak silne doświadczenie, mocno wywarło w ogóle wpływ na kolejne moje lata życia. Podczas tego doświadczenia też miałem możliwość zostania już tam, albo po prostu wrócić na ziemię i pokazał mi Chrystus moich bliskich, że oni mnie strasznie kochają. A ja ich zresztą nie doceniałem ich po prostu w swoim życiu. Poczułem głęboką miłość do mamy, do brata, do siostry, do moich bliskich. I potem się przebudziłem z tego snu, z tego doświadczenia, które miałem. I zrozumiałem, że moje życie jest już w innym miejscu. Tylko ja byłem tak zdemonizowany, tak opętany. Zanim popełniłem samobójstwo, to ja też miałem do takiego doświadczenia, że po prostu w wieku 2 lat została nałożona na mnie choroba ze strony moich tam dziadków, którzy okultyzmem się zajmowali, ze strony też drugich dziadków, to byli masoni. Byłem już dosyć mocno obciążony od dzieciństwa duchowo. W wieku 5 lat byłem odrzucony przez swoich rodziców, dlatego że po prostu jako dziecko nie miałem skrupułów i mówiłem to, co mi się na język przenosi, a bardzo często mówiłem bardzo trafne i słuszne rzeczy do ludzi dorosłych, dlatego ludziom to było niewygodne, szczególnie moim rodzicom. Moja mama chorowała na schizofrenię i mój ojciec pił alkohol. Właściwie nie miałem jak się wychować, bo miałem żadnego wzorca. Dodatkowo od dzieciństwa miałem z tym problem, że ja bardzo mocno odnajdywałem się w świecie duchowym, ale przez tą chorobę nie potrafiłem odnajdywać się w świecie takim dookoła mnie otaczającym. Drobne rzeczy sprawiały mi problemy, byłem przewrażliwiony, szybko się złościłem, nie potrafiłem się odnaleźć, nie potrafiłem zaufać ludziom. Właściwie tak to moje życie wyglądało, że się sam do końca wychowywałem. W wieku 15 lat się zbuntowałem. Zacząłem brać narkotyki, zacząłem spać, zacząłem handlować narkotykami, też miałem wyrok w zawieszeniu i tak dalej za handel narkotykami. A dodatkowo też poszedłem na całość i w wieku 17 lat wskutek też naćpania się narkotykami dodatkowo
bo nie do końca świadomy skutków, jakie mogą z tego przyjść. Wzywałem imienia diabła nad swoim życiem, ciąłem się, miałem dużo krwi, to popuściłem cię, albo wzywałem imienia diabła nad swoim życiem i w którymś momencie faktycznie czułem, że coś bardzo silnego weszło do mojej świadomości, do mojego życia, pod wpływem tego też po prostu padłem. Padłem, leżałem, nie wiem jak długo, ale jak się przebudziłem, to nie potrafiłem się powstrzymać przed tym, żeby krzywdzić ludzi. Bo miałem taką nienawiść w sobie, chęć mordu. Same najgorsze rzeczy doświadczałem wobec ludzi. I nie potrafiłem się z tym radzić. Po prostu było tak silne, że chociaż nie wiem, jakbym się chciał zaprzeć tego, to po prostu to nie potrafiłem. Już nie będę opowiadał szczegółów, co zrobiłem, jak, komu i gdzie. Ale właśnie na skutek tego wszystkiego, bo to było, miało to miejsce tego samobójstwa, próba samobójstwa, które chciałem dokonać nad sobą, bo nie widziałem innej drogi rozwiązania. A od tamtej pory, właśnie jak doświadczyłem tego nowonarodzenia, mimo tego, że byłem bardzo mocno zdemonizowany na pułapie duszy, czy na pułapie umysłu, tak, to w sercu miałem już dobro. Mój duch był nowonarodzony i potrafiłem już w pewnym sensie przeciwstawiać się tym rzeczom, które mocno mnie nakierowały. Jednak przez to, że nie miałem wspólnoty, przez to, że nie miałem ludzi wierzących wokół siebie, przez to, że nie wiedziałem, gdzie się w ogóle udać, nie wiedziałem do końca, jak szukać tego rozwiązania. Przez kolejnych 7 lat tak naprawdę się trochę tułałem. W sensie szukałem gdzieś prawdy, ale nie potrafiłem odnaleźć wspólnoty, które bym się mógł realnie odnaleźć. W wieku 24 lat przyjąłem chrzest w wodzie i to też pamiętam bardzo mocno, jak po prostu ludzie, którzy mnie przygotowywali od 21 roku życia, których też poznałem na swojej drodze, to byli ludzie zielonoświątkowi, którzy mi opowiadali o Chrystusie, ale ja czułem to, że oni są narodzeni na nowo, po prostu coś mnie ciągnęło do nich. I oni co 4 razy w roku, co tam jakieś 3 miesiące jeździli i organizowali obozy terapeutyczne. Ja na tych obozach terapeutycznych ich poznałem, ja tam ich słuchałem, nienawidziłem w swoim sercu tego, co mówią, ale już mnie do nich ciągnęło, bo ja też czułem tą miłość Bożą, którą oni mi okazywali. I 3 lata mnie tak przygotowywali, pomimo tego, że oni mi okazywali miłość, to ich nienawidziłem. Ja bardzo często ich przeklinałem, dorzeczyłem im. Widziałem rzeczy, które miałem w swoim sercu wobec nich, które się nad tymi ludźmi materializowały. Ale nie potrafiłem inaczej. Oni 3 lata mnie prowadzili do tego chrztu, pomimo tego, że może nawet byli świadomi, że moja obecność sprowadza pewien ciężar duchowy do ich życia. I w wieku 24 lat doświadczyłem właśnie takiego też w lutym jakby końca tych wszystkich rzeczy, czyli miejsca, w którym po prostu nie miałem innego wyjścia, bo na skutek tego ciężaru, tych rzeczy, które robiłem, czyli podróżowania astralnego, czy hipnozy, które każdego dnia praktykowałem, czy innych silnych rzeczy związanych z okultyzmem, mój duch opuścił ciało znowu po raz kolejny. I tak naprawdę do końca tego nie potrafię wytłumaczyć, bo czułem, jakbym po prostu odchodził tak naprawdę. A jednak dostałem kolejną szansę, tylko wiedziałem, że to już nie ma więcej, tak? Dostałem jasny przekaz, albo teraz to wykorzystasz, albo nie. I tak jak to było w lutym, w tym momencie, tak do sierpnia, odczekiwałem właściwie tego momentu, w którym chciałem przyjąć chrzest. Ale przez znowu zdemonizowanie tak naprawdę odciągało mnie od tego wszystkiego bycia. I z jednej strony człowiek chce coś zrobić, bo ma takie pragnienie wewnątrz, ale z drugiej strony jest taki jakiś związany przez rzeczy zewnętrzne, to nie jest gotowy, nie chce, w sumie no nie jest tam przekonany do tego. Ja tak właśnie tego doświadczyłem, ale mimo wszystko pragnienie, które było w moim sercu, spowodowało, że pojechałem, znowu się z tymi ludźmi spotkałem. I po 5 dniu, właściwie przed ostatnim dniu tego obozu, powiedziałem, wiecie co, ja nie wytrzymam. Widzę od pierwszego dnia rękę Boga nad swoim głową. Jak zamykam oczy, widzę rękę Boga, słyszę głos, przyjmij ten chrzest, bo nie będzie więcej okazji, nie będzie więcej szansy. I faktycznie przyjąłem ten chrzest w wieku 24 lat. I to był taki właśnie, wyszedłem z wody, tak jakby ktoś wyszedł w mrok, siedział tam jeszcze jakiś czas i nagle to światło to wszystkie zapalił. Nagle po prostu doznałem takiego olśnienia.
Poczułem się uwolniony przez od pewnych w ogóle ciężarów nad moim życiem. Tego samego nie rzuciłem papierosy, do dzisiaj nie palę. I dużo też się zmieniło na skutek tego właśnie przyjęcia chrztu, wyznania jawnego, wyznania, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Tylko trafiłem znowu do wspólnoty, gdzie okazało się, że kurczę, pasterz tej wspólnoty, panie pastor, jest też w bardzo kiepskim miejscu, a że ja wtedy jeszcze nie miałem rozeznania tak naprawdę rzeczy, to szybko się znowu wydałem w modlitwy, które okazywało się, że te wcale naprawdę nie przynoszą korzyści. Pewnego rodzaju czar, który był nade mną, obejmę miałem też pozakładane na głowę i straciłem w ogóle panowanie w swoim życiu. Ja miałem panowanie jeszcze w miarę, panowanie miałem, zanim przyszedłem do tej wspólnoty, a jak już poszedłem do tej wspólnoty, to się czułem takim niewolnikiem. Po roku pobytu tam Bóg mnie z tego wyciągnął, poszedłem do innej wspólnoty, w której bardzo mocno było obecne w ogóle takie leczenie emocji. Czy czujesz źle, to ci powiemy coś słodkiego, poczujesz się dobrze, będzie cacy, w ogóle się nie przejmuj, ale realnie nie było tam żadnych rozwiązań. Ja też tam rok czasu spędziłem, no ja w końcu się dowiedziałem o kościele mocy i tak się teraz tu znajduję, takim dużym skrócie, dzięki. I tutaj właśnie też doświadczam realnych przemian tak naprawdę i to jest obecne w moim życiu, dziękuję. Amen.